Jeśli cierpicie na niskie FPS-y w Minecrafcie, ten film jest dla Was. Na przykładzie tego starego komputera ze zintegrowaną grafiką HD630 oraz procesorem Intel Pentium G4600 pokażę Wam, jak temu bardzo dobrze zaradzić bez ingerencji w zmianę ustawień w systemie, ograniczając się tylko do samego Minecrafta. Jak możecie zauważyć, nasze FPS-y wynoszą obecnie od 10 do rzadko 23-25 klatek. Przejdźmy więc do kroku pierwszego. W pierwszej kolejności zainstalujemy mod optymalizujący rendering gry, Saudium. Potrzebujemy do tego trzech plików: instalator Fabric, Fabric API i mod Saudium. Link do nich znajdziecie w opisie filmu. Odpalamy instalator i wybieramy wersję do instalacji, która nas interesuje. W naszym przypadku jest to 1.18.2. Po zakończonej instalacji wciskamy skróty klawiszowe Windows plus R, a w okienku wpisujemy %avdota%. Teraz przechodzimy do folderu .minecraft, a następnie mods, gdzie przerzucamy pozostałe dwa pliki. Jak widzisz, nasze FPS-y wynoszą już stałe 30-35 klatek. Następny krok to ustawienia graficzne w Minecrafcie, które ustawiłem w sposób przedstawiony na ekranie. Oczywiście można je zmodyfikować na jeszcze więcej FPS-ów, ale wtedy wrażenia z rozgrywki są na bardzo niskim poziomie. Po optymalizacji ustawień gry mamy już od 58 FPS-ów do 76. Kolejny krok to zmiana rozmiaru pamięci przydzielonej launcherowi. Opcje znajdziemy w ustawieniach, podobnie jak zrobiłem to na przykładzie T-Launchera. Jeśli mamy 4 GB pamięci, to możemy ustawić maksymalnie 2 GB. Nie radzę przekraczać wartości wyższej niż połowa dostępnej pamięci RAM. Jak możesz zauważyć, dodając do tego texture pack, FPS-y zostały bardziej ustabilizowane, ale to nie wszystko. Z racji, iż jest to słaby komputer, a nagrywanie go bardzo obciąża, po jego wyłączeniu FPS-y wynoszą już od 150 do 164 klatek, co możesz zobaczyć na tych screenach.